Hej z tej strony Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na EU5 i będziemy sobie tutaj dopychać lochy po legendarnym przebraniu. Jak widzicie, ten zwiadowca jest cały legendarny. Mamy tutaj co prawda zmieniony wygląd, ale mamy wszystkie itemki legendarne z ostatniej edycji legendarnego lochu, no i wszystkie gemiki legendarne, co prawda z dziesiątej kopalni, no ale oczywiście zmiana czarnych gemów na pomarańczowe, to jest naprawdę ogromny boost. No i tutaj będziemy cisnąć, będziemy cisnąć, bo procenty na lochy są piękne. Ja tutaj już dawno nic nie klik no, i dzisiaj zrobimy na pewno ogromny progres. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy komentarzu oraz opisie. No i możecie napisać w komentarzu, ile leveli udało Wam się wbić po przebraniu w legendarnej temki. Bo oczywiście wiadomo, teraz był legendarny loch, niedawno się skończył. No i na pewno Wasze postacie zrobiły dość duży progres. Co tutaj na tym zwiadowcy? No, długo nie było odcinka był taki okres, gdzie ja tak naprawdę co chwilę wrzucałem jakieś klikanie z tego zwiadowcy, no ale potem już nie mieliśmy żadnych fajnych procentów i trzeba było czekać, no ale oczywiście tak jak mówię, no legendarne itemy plus legendarne gemy, to jest bardzo duży boost do postaci. Jeżeli chodzi o jakieś tam poboczne rzeczy, no to mamy Aurę 13,5, jeszcze tutaj dzisiaj nic nie wrzucałem, ogólnie na początku przepraszam, ale nagrywam sporo filmów na zapas, powiedzmy w te 3 dni, co jestem tutaj w domu, żebyście mieli jakiś tam kontencik na kanale, więc ciągle jestem przeziębiony, w dalszym ciągu pewnie to słychać, no ale niestety jest jak jest. Dobrze, jeżeli chodzi o zarządca areny, to tutaj zrobiłem resecik przed odcinkiem, natomiast, no zarządca areny jest taki, o, z tego co wiem, teraz mogę maksymalnie mieć 29% runki na broni, w dalszym ciągu nawet nie 30%, więc ten zarządca na tym koncie nam idzie dość wolno, no ale to przez to, że ja się aż tak nie spinam, nie resetuję, co powiedzmy, no codziennie praktycznie, czy tam nawet kilka razy dziennie, tylko nieraz zapominam nawet na kilka dni, no ale jest jak jest, tu mamy 28%, tu mamy 26%, 26%, no no i Kunegunda 26. Jakieś tam runki właśnie na tych broniach jeszcze wymieniłem przed odcinkiem. Dobrze, jeżeli chodzi o surowce, no to metalu nam brakuje. Tutaj itemki mam tak różnie poulepszane. To w sumie mogę razy 8, żeby chociaż było... Co niektóre razy 10, co niektóre razy 8. Co niektóre tutaj... No tu widzę, że razy 8, razy 10. No tak powiedzmy, no tu razy 9 wisiorek. Niby mógłbym jeszcze coś ulepszyć, ale dobra. Na razie sobie odpuścimy to. Tutaj czary, no to już oczywiście od dawna są wszystkie. Tu chyba już nawet na ostatnim odcinku tak było... Także nie ma co, pupilki w tym momencie wyglądają tak, coś tutaj połapałem, mamy już wszystkie ostatnie pupile, tutaj to światło najgorsze, bo dość długo niestety musieliśmy czekać, no ale również już tego jednoruga udało nam się ubić, no i zaraz Wam może pokażę walki, jakieś tam ewentualnie przejścia w pupilach, portal dzisiaj pewnie ubije, tornada już chyba nie ruszam, w ogóle tutaj planuję dość wcześnie zacząć stopowanie lochów, być może już nawet na tym odcinku, ale to oczywiście się jeszcze okaże, natomiast lochy oczywiście się nie zmieniło od ostatniego odcinka, bo nic nie klikałem. Także jeżeli ktoś śledzi powiedzmy tą serię regularnie, no to na pewno wie jak te lochy wyglądają. Zaraz do nich przejdziemy Podziemie, serce 15, traktor 14, teraz buduję trenera na 15, ale nie będę go raczej skipował, nie ma to sensu wydaje mi się, że aż tak dużego bustu nam nie da, busta, bardziej, bustu, busta nieważne Tutaj twierdza na poziom 18 się buduje, potem od razu pewnie 19 odpalę, bo już raczej uzbieram te surki, no ale wiadomo, kwatery 15 kopalnia ciągle 10, skarbiec 11, akademia 12, no to idzie dość wolno w sensie wiadomo, jak tą twierdzę postawię na dwudziestkę, to będę w międzyczasie salę rycerską ulepszał, bo ciągle mam piętnastkę no i oczywiście tą akademię, tą akademię musimy jak najszybciej na poziom 20, właśnie sobie tutaj wbić, żeby oczywiście tego ekspa nie marnować gildyjka top 3 gildyjka jakoś się tam utrzymuje natomiast o gildii się za dużo nie wypowiem bo niestety gildia, no powiedzmy, nie interesuje się aż tak gildią nie jestem tam inside powiedzmy, mimo że mam oficera, to jakoś się nie interesuje bardzo, jakie tutaj są rotacje i co tutaj robimy, więc się nie wypowiem, pięciogłowa Hydra, portal Taki no i tyle, i generalnie tyle, mogę wam jeszcze stale chwały pokazać jak to wygląda, no tutaj dużo osób już zaczęło stopowanie lochów, tu wam pokażę pierwszą 31 tak naprawdę bo to jest chyba najciekawsze, no i bardzo dużo osób zaczęło stopowanie lochów, najwyższy level w tym momencie na serwerze to jest chyba 370, a nie, tutaj mamy 376 THC oczywiście był bardzo długo top 1 levelem, ale THC już od jakiegoś czasu dość długiego stopuje lochy, więc nie ma co się dziwić, że co niektórzy go wyprzedzili no ale właśnie tutaj Freja ma najwyższy level na serwerze, no ale sporo już 365, 370 i tak dalej, no i sporo osób właśnie to stopowanie lochów już zaczęło. Zresztą tu widzimy, na przykład kolega na 361 zaczął. Także, no, już wchodzi serwer w ten etap, powiedzmy, stopowania lochów i takiego wolniejszego rozwoju. Wiadomo, jak to wygląda. No, ale topeczka wygląda tak. W sumie fajna jest ta topka na tym EU5, dlatego że jest wymieszana. Zobaczcie, mamy tu jakichś magów, bardów, mamy tutaj zabójcę nawet z naszej gildi, tutaj naszą liderkę, mamy, no, wojowników, jakiś berek. Także, no, ta topka jest oczywiście sporo łowców demonów, tak patrząc ogólnie na całą topkę, ale generalnie jest ona fajnie wymieszana, dość no taka, no nie jest to na pewno tak jak na jakimś serwerze, na przykład W58 gdzie wychodził Bard, no i tam cała topka była w Bardach, albo na przykład na jakimś słabszym serwerze, gdzie topkę dominują, no tylko te najmocniejsze klasy, czyli na przykład łowcy demonów którzy w tym momencie są najlepsi do lochów no bo jednak wiadomo, tutaj każdą klasą można wbić topkę, tylko niestety niektórymi jak wojownikiem czy magiem właśnie jest to o wiele droższe jeżeli chodzi o grzyby, no a tutaj na tym serwerze jest sporo wariatów z dość dużym budżetem no i każdy, każda klasa w tej top znajdzie swoje miejsce. Gildie wyglądają tak, więc tutaj za dużo się nie zmienia, chociaż tu widzę, że tavern flotę troszeczkę depcze po piętach, order 66, no my sobie trzymamy, na razie to top 3 wygląda to tak jak wygląda, twierdze niezbyt istotne, pupilki niezbyt istotne, 78 najwięcej na serwerze to jest 82, pewnie jakaś wiecie, kopalnia tam 20, pewnie jakieś 13 piętro zamknięte, steroz zamknięty i tak dalej, wiadomo jak to wygląda, no i podziemia również niezbyt istotne Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o podziemia, to też tutaj, no, no, wiadomo, no już od dawna co niektórzy mają 15 serce, no ale ten ranking nie jest, jakoś mówię, istotny. Dobrze, co ja mam tutaj dla Was zapisanego? Może jeszcze ten portal dobiję na szybko, bo tu jest maguś, on raczej nam powinien paść, dokładnie. No, trzy kryty, jeden zwykły, ale udało nam się portal pokonać. Zawsze to jeszcze jakieś wzmocnienie do lochów, no i ja mam tutaj dla Was dużo rzeczy zapisanych. Mam dla Was, zobaczcie, od 14 września, tak naprawdę, mam dla Was zapisane jakieś portale po kolei, jak tutaj robię Biłem. No i to wszystko Wam pokażę. To wszystko na szybko sobie przelecimy. Mamy przyspieszenie razy 3, więc nie ma z tym problemu. Można powiedzieć, te walki nie będą jakieś długie. No a chcę, żeby ta ciągłość serii standardowo została zachowana. No długo wbijałem level samą awką i generalnie codziennymi czynnościami. No bo chciałem poczekać na ten odcinek. A że mnie teraz nie było 2,5 tygodnia po tym legendarnym lochu. W ogóle przed legendarnym lochem to procenty na lochy nie były jakieś wybitne. To w ogóle pierwsza sprawa. Tutaj jeszcze Hydrowira ubiliśmy. To jest ostatni plecik oczywiście w wodzie, na wężu setnym. Trener wtedy to było chyba jakieś 13, jak dobrze pamiętam no i dalej mamy portale, w ogóle nie wiem czemu wam nie zapisałem, jak ubiłem tutaj tego jednoruga w świetle, nie wiem czemu tego nie mam no ale trudno, to nie jest jakoś istotne wiadomo, te przejścia już wielokrotnie robiliśmy na różnych kontach i każdy widział jak to wygląda przed legendarnym lochem procenty na lochy nie były jakieś wybitne, więc i tak za dużo bym nie zrobił na odcinku no a po legendarnym lochu musiałem się wstrzymać z nagrywaniem tego odcinka, no ale w końcu to robimy, powiem wam, że już mnie nosiło widząc jakie mam procenty na te lochy, jak to będzie pięknie padało, no to faktycznie troszeczkę mnie tutaj już nosiło, dobra, ale Lecimy dalej, teraz mamy jakiegoś wojownika, no na wojownika jeżeli chodzi o ten portal to troszkę, troszkę tutaj schodzi, żeby obejrzeć tą walkę, bo jednak te hity w tego wojownika nie są jakieś duże, tu w ogóle ledwo go ubiliśmy, tutaj się w ogóle bugują, tu ten haksor był, tu był kto inny, ale nieważne, no i tu mamy daty, nie, możecie sobie sprawdzać co ile mniej więcej ubijaliśmy te portale, tutaj zobaczcie, tutaj już inna broń w ogóle, tutaj już chyba brońka legendarna, więc tutaj chyba już po przebraniu legendarnym, chociaż nie wiem, czekajcie, 29, tak, to bardzo... Tak, bo w sumie legendarny log wystartował jakoś 22, jak dobrze pamiętam, więc tak, tu już zdecydowanie byliśmy przebrani w legendarnej itemki, tutaj Slenderman, no a legendarne gemy ubrałem głównie na ostatnim evencie Twierdzy, który był w tamtym tygodniu chyba, czy tam tydzień temu? Nie, tydzień temu bodajże był ten event Twierdzy, no i właśnie od tamtego momentu mam same legendarne gemy, no bo wiadomo, najlepiej te gemy skipać na evencie Twierdzy właśnie, no bo wtedy lecą same duże, no i dostajemy więcej statystyk. No i dobrze, tyle jeżeli chodzi ogólnie tutaj, czy mi się w ogóle nagrywać gry. Tak. Tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam portale. Mamy tutaj ciągłość. Od 14 września na to wygląda. Nie było żadnego odcinka ze zwiadowcy. To możemy sobie poodznaczać. No i lecimy w Lochy. Ja tutaj już sprawdzam sobie nasze procenty, no i dobra zaczynamy tak naprawdę no można powiedzieć od samego początku, zaczynamy od samego początku, tutaj jakieś te gówno lożki możemy poubijać, jak wiem 350 level to też mi sporo poleciało jakieś tam kluczy do nowych lochów coś tam się pootwierało i tak dalej więc no tu mamy zdecydowanie dużo do roboty, dobra, no i mamy osiągnięcie zawsze jakieś nam podstawy też wlecą jak najbardziej spoko, to sobie możemy na razie zostawić mamy troszkę miejsca w ekwipunku, lecimy dalej teraz mamy magiczną uczennicę która nam, a nie, ona nam jeszcze padła. No dobra, lecimy po prostu po kolei. No mówię, mamy tyle lochów do kliknięcia, mamy tutaj tyle przeciwników do ubicia, że ten odcinek pewnie będzie trwał naprawdę bardzo długo. No ale też dzięki temu zrobimy ogromny progres. Teraz mamy jakiegoś magusia. Ten magus już może nie być do ubicia, do ubicia, więc lecimy dalej. No i mamy esteros. Mamy chłopięcego Brina, na którego z tego co widzę mam 1,5%, więc nie tak dużo. No ale padnam naprawdę szybko, bardzo fajnie to siadło. Dobra, te temy na razie zostawiam. Potem będę kombinował, jak nie będziemy mieli miejsca. Teraz mamy wzgardliwego Ramzeja, który. Który również jest wojownikiem Jak na tamtego było 1,5% To myślę, że na tego mamy między 0,5 a 1% Więc też chyba nam powinien paść No generalnie dobrze by było ubić ten Esteros już całkiem Chociaż to się raczej nie uda No ale wiecie jak to wygląda No jednak pupila dobrze by było już złapać Tak samo to 13 piętro w mroku też by było dobrze już ubić Żeby po prostu mieć to z głowy Ale czy nam to szybko padnie? Może wiecie co, będziemy lecieć po kolei Tutaj wredna wiedźma, na nią mamy naprawdę dużo Na nią mamy w ogóle 35% No i dokładnie, wredna wiedźma również ubi nie poleciał nam żaden itemek, ale od razu będziemy oglądać, tego chłopięcego Brina sobie obejrzymy, te ciekawsze lochy będę wam pokazywał, te które nam dają 300 milionów expa, no i zobaczymy jak to tu wygląda, jeżeli będzie jakoś długo, dużo uników to możecie oczywiście standardowo w komentarzu liczyć te uniki bo sam jestem ciekaw, ale z tego co widzę tu tutaj nie było jakoś dużo, no i wredna wiedźma to jest maguś, więc też pewnie pierwszy kryt, drugi zwykły, trzeci kryt no i czwarty kryt, wredna wiedźma pokonana dobrze, lecimy dalej, teraz mamy tego handlarza, ten handlarz tak myślałem, że również nam padnie, no i raczej abawu. to będzie kolejny bloczek, to w ogóle mogę wyrzucić, bo to jest dość tanie, to sobie zrobimy tak, no i cyk, jeżeli w ogóle chodzi jeszcze o moje podstawy, no to mamy 3,5 zręczności, już ta zręczność kosztuje 10 milionów i teraz dobijam HP teraz po prostu dobijam HP, żeby Również kosztowało 10 milionów, żeby już to było porówno. No i dalej pewnie będę jakoś odbijał zręcznością. Jeszcze nie wiem dokładnie jak tego zwiadowcę budować, no ale myślę, że tak jakoś 5000 podstawy zręczności przewagi nad HP. No i to powinno być w miarę git, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Teraz mamy dindendora. Na niego było 57%. Ślizgogon też nam padł. Diabolores, czy też nam padnie? Nie wiem, ale też nam padnie. okej, okay. Teraz mamy Infernusy. No, zobaczcie, jak to pada. To wygląda tak. O, kolejny. Teraz mamy Luciusza. Kolejnego Maga. No, to wygląda tak, jakbyśmy nie wiem, no nie klikali tutaj lochów z pół roku, nie? W sensie albo jakbyśmy kończyli stopowanie lochów. O, może w ten sposób. I te lożki padają po prostu jeden po drugim raz za razem. Piękna sprawa, piękny progres. No, ale bardzo dobrze. Dlaczego wspomniałem, że chcę. Tutaj zacząć wcześniej stopowanie lochów, jest to spowodowane jedną osobą. Jedną osobą z W50, o której na pewno nagram film, planuję w ogóle nagrać film na ten temat. On wleci raczej po tym odcinku, który teraz oglądacie, czyli z tego klikania. Natomiast właśnie chcę to nagrać. Dlaczego? Ano dlatego, że jedna osoba naprawdę ciekawie podeszła na W50 do stopowania lochów i bardzo dobrze jej to wyszło. Nie chcę tutaj spoilerować, nie chcę nic takiego robić, no ale właśnie na pewno dobra, to możemy jeszcze sprzedać i powiedzmy, to sprzedamy, to na razie zostawimy. I Powiedzmy, że ja będę chciał zrobić bardzo podobną rzecz. Oczywiście wiadomo, no muszę ten estero zdobić, żeby tego pupila złapać. Tak samo muszę tutaj 13 piętro w mroku dobić po pupila, ale generalnie będę chciał dość szybko... To stopowanie lochów zacząć. Nie bez powodu już tornada nie ruszam. Ja w ogóle myślałem, że na tornadzie jestem gdzieś na jakimś 450 tutaj, ale się okazało, że na ostatnim odcinku już tego silnego gula, no, dopchałem do niego po prostu. To jest oczywiście bloczek, ile ja mam na niego teraz procent? 2%, więc okej. Okay. On by nam jeszcze dzisiaj padł, ale nie chcę już tego robić. To tornadko już sobie zostawiamy na później. Dobra, tutaj z tego co widzę, no ten samowar blady już aż tak nam chyba nie chce padać. Tu jeszcze zaraz zrobimy skanika, ale lecimy dalej. Teraz mamy lokiego. Czy ten loki nam padnie? Loki to jest dość trudny przeciwnik nie jest taki, że hop siup i od razu go pokonamy. Więc może z nim jeszcze magiczna uczennica w ogóle. Kto to jest magiczna uczennica? To była ta. Dobra, to ją już ubiliśmy. Dobra, ten Loki. No Loki nam coś nie pada. Ile ja mam na niego? 0.27 mam na Lokiego. OK, To to na razie nas nie interesuje. Choleryczka Hana. Czy my na nią mamy jakieś fajne procenty? Y tego co widzę, 0,84. To w sumie też niedużo, ale możemy spróbować. Prawie 1% to już jest ok. No tak, wszystkie lożki powyżej 0,50 będę chciał dzisiaj ubić, nie? To w ogóle przede wszystkim. No ale to zaraz zrobimy Strasznie mi w ogóle przeszkadza to gardło, powiem wam szczerze W sensie, to pewnie słychać i może was też irytować To możemy od razu dać do kotła No ale jest jak jest No chcę wam po prostu, no nie było filmów Nie było filmów od 22 września Tak naprawdę żaden film się nie pojawiał Dopiero teraz w tym tygodniu zaczęły się pojawiać w miarę regularnie Więc chcę wam tutaj nawet na zapas trochę ponagrywać Żebyście dostawali to co mi tam wpadło do głowy przez ten czas I to co muszę nagrać Dobrze, choleryczka Hanna to nie było nic trudnego Fajny kryt No i tutaj jeszcze miałem tego haniebnego Handlarza. Jeszcze jego sobie możemy obejrzeć, bo to też może być ciekawe, chociaż on ma bardzo mało HP, tutaj uniki z naszej strony. No i zobaczcie, on nas w ogóle nawet nie drasnął, on po prostu nas tutaj no, no nic nam nie zrobił, nie? A z naszej strony trzy ładnie to siadło. I co nam jeszcze tutaj zostało? Mamy tego Alexa, ale to sobie zobaczę później. No i mamy meduzę. Na tą meduzę mamy jakieś fajne procenty, yy, z tego co widzę to nie bardzo, chociaż nie, nie, mamy 2,5% prawie, ok. To ta Meduza nam jeszcze padnie, no ale to są takie gówno loszki, nie? Ja to tak nazywam, bo one dają tyle expa co nic, ale wiecie, powiedzmy loszek do loszka, że tak powiem, expik do expika, no i jakieś tam kolejne levele będziemy wbijać. Póki co wbiliśmy trzy levele, więc nie a tragedii. Tą Meduzę sobie ubiliśmy, teraz mamy Atenę, Atena kolejny mag, raczej też nie ubijemy. Więc dobra, na razie tyle i teraz lecimy do strefy mroku. No i mamy między innymi uwodzicielską matkę, tu może przy okazji też, zobaczcie, 356. Może przy okazji też poprzebieram troszeczkę jeszcze pachołki. Zobaczcie, plus 108 punkty życia niestety musimy zamienić, ale dobrze. No gemików generalnie tak. Jeżeli chodzi o przebieranie pachołków, to przebieram je w jakieś tam zwykłe itemy epickie, ale legendarnych za bardzo na te pachołki nie zakładałem. Tak samo jeżeli chodzi o legendarne gemy, to tutaj tylko Kunegunda ma jeden, tak to mają czarne, więc pachołki były traktowane troszeczkę po macoszemu przeze mnie, no ale zazwyczaj tak robię, nie? Te pachołki się powiedzmy tam w międzyczasie przebierze, nie ma o to napinki. Dobra, tutaj możemy odzyskać klejnot bez zamiany runy, git, w ten sposób, no i dobra, i lecimy dalej, nic nie muszę czarować, nic tam takiego nie było, lecimy sobie dalej. Teraz mamy wojownika, teraz mamy kolejnego wojownika, spoko, no ten Smoczy Skarbiec na ładnie pada, no i daje, no powiedzmy, że fajnej ilości EXPA. Tak, to na wszystkie staty od razu rozmontowywujemy, to sobie od razu rozmontowywujemy. No i w sumie to też mogę rozmontować, dlatego że... Wszystko na wszystkie staty nam poleciało. Kolejny cyg, no i teraz mamy tom tego magusia. Zobaczmy, jak to nam tutaj wyjdzie. No, bo magus jest jednak cięższy, tutaj jest odporność na zimno. A my mamy tak, tutaj ogień w Kunegunda ma zimno, błyskawice. No i my mamy błyskawice. No tutaj Kunegundzie by wypadało wymienić runkę, żeby było łatwiej ją pokonać. No, ale no może się uda bez. Może się po prostu uda bez. Chociaż czekajcie, jeszcze mamy jakąś brońkę. To jest w ogóle brońka dla zwiada. A zobaczmy, plus 88. Tylko rozrzut jest tragiczny, ale my w sumie też rozrzutu nie mamy jakiegoś wybitnego na tej broni Kunegundy, to możemy od razu do kibla dać, z tego co widzę, bo nie jest w ogóle ulepszone, a będziemy mieli już z głowy dzisiaj wrzucenie do kibelka, okej, okay, tu jakiś lak delikatny, ale dobra, poszło, od razu czarujemy za pamięci, no i dobra, i lecimy dalej, strefa światła, nie, przepraszam, strefa mroku i wchodzimy sobie z powrotem do tego smoczego skarca, no 88 na broni zwiadowcy to jest dużo, a że rozrzut i tu i tu był gówniany, no to jak najbardziej można wymienić, wiadomo. Czy ta matka nam teraz padnie? Nie wiem, szczerze mówiąc, trochę się już z nią tutaj męczymy, yy, chyba sobie odpuszczę, chyba sobie na razie odpuszczę dobra, lecimy dalej, sztućcowa głowa na nią mamy 0,17, ok więc to nam nie padnie, Robert Marketingowiec na niego mamy, yy, no 16% mieliśmy, ale jak widzicie padł nam naprawdę bardzo szybko jakieś tutaj rękawice dla Magusia również bardzo fajne, runki nie musimy zamieniać odzysk klejnotu, cyk cyk, yy, no i tutaj oczywiście czary, jeszcze nie ulepszam tych itemków u pachołków, wiadomo, to jeszcze nie jest ten etap, jeszcze jest za wcześnie, więc nie ma co się z tym yy, napinać Ulepszymy sobie, jak już będziemy tam w trakcie stopowania lochów. Mamy kolejną brońkę, zobaczcie. To w ogóle ciekawe. Kolejna dla zwiadowcy, ale to nam się za bardzo nie przyda. Zwiadowca miał wymienioną broń. I dobra, zobaczmy, sobie jak wyglądały te walki. Tutaj, no, z Magusiem to możemy całą obejrzeć, bo będzie raczej szybka. No, tu pachołki zbiły ponad pół HP, więc nie tak źle. No i my musieliśmy go dobić. Zobaczcie, jaki kryt. Prawie 18 milionów, piękna sprawa. No, ale to właśnie dzięki temu, że rozrzut mamy całkiem niezły na tej naszej broni. Nie jest wybitny, ale też nie jest taki zły. No i oczywiście wiadomo, jakieś tam jeszcze, no, trener ulepszony i tak dalej ale to wszystko ma na to wpływ. Dobra. Tutaj Barbar nie zrobił za wiele, tutaj tak samo maguś. No i Kunegunda, zobaczcie. Tutaj Kunegunda nam bardzo mocno pomogła. To jest to, że my jesteśmy zwiadowcą, mamy podkę na z rękę no i boostujemy bardzo mocno Kunegundę, która po prostu te lochy sobie ora i będzie orać. Bardzo fajnie tutaj będzie wyglądać klikanie po stopowaniu lochów, dlatego że no, po prostu Kunegunda będzie bardzo dużo pomagać w tej strefie mroku. Wiadomo, jak to wygląda. Co my tu jeszcze mamy dalej? Mamy karuzele z idolami za kreble, prawie 5%. Jego możemy ubić. Patrzę oczywiście na te lożki ze strefy roku. Na orka na wilczku mamy 1,5%, więc też powiedzmy, że całkiem nieźle. Dobra, może na razie sobie odpuszczę. Ork na wilczku, jego sobie raczej szybko ubijemy. On w miarę szybko pada. No i w sumie tyle. Ze strefy roku w sumie tyle z tego, co widzę. Nie mamy na inne lochy jakichś tam większych procentów. Oczywiście mówię ciągle o tym pierwszym skanie. Zaraz sobie zobaczymy ten drugi yy, plus 82 to jest na, trzy, na wszystkie staty. No 82 sporo, ale górny rozrzut nie taki dobry. Dobra, na razie to zostawimy. Na razie to zrobimy w ten sposób. Yy, ork na wilczku pokonany. No i co? I na razie myślę, że musimy zrobić kolejny skanik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yy, aha, jeszcze tą karuzelę z idolami mogę ubić. To czekajcie, momencik. Tą karuzelę ubijemy. Yy, tu jest 5%, więc to powinno paść dosłownie kilka grzywów. To też nam nie daje za dużo ekspa. Praktycznie tyle co nic. Ale zawsze to, jak zawsze mówię, Mówię, naklejka do klasera dokładnie wpadło. Pięknie, dobra, inteligencja, zobaczcie, plus 81, tu już pew O, nadal nie musimy runek zamieniać. Dobra, to nawet lepiej dla mnie. Oszczędność krzyków, plus 81, cyk. No i dobra, teraz mamy w tej karuzeli tego magusia, więc jego raczej nie ubijemy. No i robimy kolejny skanik. Zobaczmy, co my tu jeszcze możemy pokonać. Na co mamy fajne procenty. Teraz się to będzie lepiej. Lepiej będzie zobrazowane. Teraz tak. Przyjacielski pomocnik sąsiedztwa, czyli to jest strefa światła. To jest ten. Ok. Na niego mamy prawie 2%, więc dobra. Jego jeszcze ubijemy, mimo że to jest maguś. Na motus podbijakiem mamy prawie 2%. W 13. piętrze w strefie mroku, więc też musimy koniecznie to ubić. To jest kolejna sprawa. Czy my tutaj dalej pójdziemy? Teraz jest jakiś woj. No tego woja myślę, że też. To są w ogóle też naklejki do klasera, nie? Więc też dobrze by to było ubić. Teraz mamy kolejnego magusia. On ma błyskawice. Jego już chyba nie damy rady, ale to zaraz zobaczymy. Strefa mroku. Motu z podbijakiem. 1,71%. Bardzo dużo. Sprawdźmy to sobie. Dalej mamy tak. Wzgardliwy Ramze 1%, więc jego jeszcze ubijemy. Zobaczcie, jak ten Motu nam w ogóle szybko padł. Tu mamy coś na siłę. Plus 99. Jezu, te, te pachołki mają w ogóle niewymienione itemki. Na to wygląda. W sensie ja im wymieniałem. Ale tak jak wiecie, ja robiłem ten legendarny loch na wyjeździe. Więc aż tak się bardzo nie skupiałem. Byleby tylko swoją główną postać przebrać. No i wychodzi teraz, że bardzo dużo pachołków ma stare itemki. Ale spoko. W międzyczasie je właśnie podczas tego klikania loków poprzebieramy. Dobra, teraz mamy tego Motu, no tu Kunegunda nie zrobiła za wiele, głównie my go rozwaliliśmy pewnie unikami, tutaj tych uników musiało być naprawdę sporo, więc możecie tak jak wspominałem, policzyć ile finalnie ich było, cyk, Motu z podbijakiem pokonany, no i mamy 358 level, więc mamy już tak naprawdę, nie pamiętam na którym ja zacząłem stopać na Paladynie chyba na 360, więc tutaj na tym zwiadowcy już się zbliżamy do tego levela ze stopowania, teraz tak, zgardliwy ramzej czyli ten jego możemy sobie jeszcze ubić, dalej mamy na Lucjusza 0,67, na Anioła Apokalipsy Alexa 0,62 no i potem Sztućcowa Głowa 0,43 więc raczej na te poniżej 0,50 no nie będę wydawał grzybów bo mija się to z celem, nie ma to sensu zresztą to jest strefa mroku, ją już sobie dobrze zachować, ją już sobie dobrze wiecie powiedzmy, no po prostu poczekać na koniec topowania lochów i wtedy to wszystko kliknąć, więc chyba z tym już sobie dam spokój, ale tak Ramzeja dobrze będzie ubić, tutaj w ogóle potem mamy chyba Magusia jak się nie mylę, chyba nawet dwóch magów mamy potem, jak dobrze pamiętam. No i potem dziewiąty to jest chyba jeszcze Woj, którego pewnie nie pokonamy. No i dziesiąty to jest Niepalna, którą myślę, że już w tym momencie byśmy mogli pokonać. Dobra, to sprzedaję, to sobie zostawiamy na razie. Niech będzie tak i obejrzyjmy to. No, ten Ramzej dość szybko padł. No i co dalej i co, może jeszcze jeden skanik, chociaż nie dobra, podobijam wszystko na co mamy ponad 0,50, bo to nie powinno iść, pójść na to jakoś nie wiadomo ile grzybów i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać, najwyżej tak jak to zrobiłem chyba na Paladynie za jakiś czas nagram wam jeszcze odcinek, gdzie po prostu skończę ten estero, skończę to 13 piętro jeżeli dzisiaj go nie skończę, no i wtedy już będzie takie pełnoprawne stopowanie ale nic oprócz tego, nic oprócz tego nie będę ruszał, bo nie ma co dobrze, Lucjusza chyba jeszcze ubijemy, to jest w ogóle maguś, tak jak mówię, 0,67 no ci magowie oczywiście Wiadomo, to jest największy problem dla zwiadowcy. Najczęściej się na magach blokujemy i tak dalej. No ale jeżeli pokazuje takie procenty, to przy odrobinie szczęścia powinno nam się udać go pokonać. W ogóle ciekaw jestem, bo zobaczcie tamten jeden ziomeczek, którego wam pokazywałem, on zaczynał stopać lochy chyba na 361 levelu, gdzie już w tym momencie ma 369, więc jeżeli mu wierzyć, to wbił 8 leveli samą samomawką. Zobaczcie, jak my jesteśmy do tyłu, przez to, że no gramy tak jak gramy, troszeczkę mówię, troszeczkę odpuszczam, że tak powiem, takie tryhardowanie, codzienne tylko sprawdzanie procentów, klikanie lochów na bieżąco, przez to, że to tak odpuszczam, to jednak z tym ekspem na pewno będziemy do Tyłu, no ale trudno, zdarza się, jest jak jest. Lecimy dalej. Anioł Apokalipsy Alex. Zobaczmy, na niego mamy niewiele mniejsze procenty, bo 0,62 to jest wojownik. Więc tutaj jakieś uniki z naszej strony, odrobina krytów. No i powinno nam to również siąść. Dawaj, dawaj. Mam nadzieję, że w miarę szybko, za niego dostaniemy 300 milionów expa w ogóle swoją drogą. No i robimy kolejny skan. Fajnie by było tego Wacława chociaż dzisiaj pokonać, to by było na pewno przyjemne, no ale no zobaczymy czy nam się to uda zrobić. No ten Wacław to jest jednak można powiedzieć bloczek, nie? W takim sensie, dobra szybko padło, w takim sensie, że po prostu no jest duża przepaść pomiędzy 9 a 10 w tym 13 piętrze i zazwyczaj się tego nie robi z marszu. Oczywiście wiadomo, jak ktoś klika lochy na 0,10% to i zrobi to z marszu, no ale nie jest to takie proste, dobra. Ten Alex nam padł, no i mamy prawie 359 level. Co ja bym mógł tutaj w ogóle wywalić? Czy ja mam coś takiego? A no może na przykład tą czapeczkę, bo to jest droższe, więc niech sobie zostanie. No i robimy kolejny skanik. Sporo, sporo leveli, zaraz 7 będzie, więc tak jak wam mówiłem, no zobaczcie, wydałem do tej pory na to klikanie, nie wiem, z 800 grzybów, coś takiego, na tych leveli nam wpadło od groma, ale fajnie, fajnie. Zbliżymy się do stopowania i będziemy mieli zwiadowcę, można powiedzieć, z głowy. Dobrze, co da? Okej, okay. No i właśnie, to jest to, co wam mówiłem. Na jakieś dwie strefy mroku, już wam pokazuję na jakie: to jest yy, poirytowana matka smoków mamy 0,52, na sztucz całą głowę mamy 0,52. Yy, no i potem mamy samowar blady w strefie światła 0,40, Loki 0,33, na Bezlicego mamy 0,30. O, na Włodkam. O, czemu nas tu wylogowywuje? W ogóle zaraz będzie chyba aktualizacja wchodzić, bo ja to nagram 11 października i nie wiem, czy mi tutaj coś nie wywali, ale no już i tak większość rzeczy zrobiliśmy. Tak czy inaczej, no ten bezlicy 030. Może jeszcze spróbować by go ubić, nie wiem. Możemy troszeczkę poklikać. W każdym razie no Na włodka mamy 0,07, więc raczej nie chcę takich niskich procentów tutaj klikać. Może tam ze 100-150 grzybów pod kontent, a nuż się uda. No, ale generalnie raczej uniknąłbym klikania tego i po prostu poczekał, aż te procenty będą większe. No, ale chyba tyle. Chyba tyle, jeżeli chodzi o inne lochy. Mówię, na kolejnym odcinku ze zwiadowcy domkniemy sobie ten esteros, domkniemy sobie 13 piętro w mroku, złapiemy pupile, no i wtedy już zaczniemy faktycznie stopować. No, a tak generalnie zaczynamy już teraz. Już innych lochów nie planuję ruszać, bo procenty są małe. Szkoda grzyba, a lepiej żeby to zostało na koniec właśnie stopowania lożków. Sami rozumiecie jak to wygląda, nie bez powodu tak robię, ale to się dowiecie w którymś z kolejnych filmów na pewno jak będę nagrywał na dany temat i właśnie o tej osobie, o której chcę nagrać. Dobra, powiedzmy, że tutaj jeszcze z 90, chociaż nie, no dobra, z 90 grzybków nie będziemy przesadzać, nie będziemy tutaj nie wiadomo jak szarżować, a nuż się uda, może padnie, dopisze nam szczęście, to nam dopisze nie dopisze, to nie dopisze trudno no ale progresik fajny. Szczerze liczę, że dobijemy jakiś 360 level, myślałem, że trochę więcej zrobimy. No i faktycznie, jakbym się tutaj uparł na te procenty po około 0,50-0,40, to by tak było. No ale mija się to zdecydowanie z celem, chociaż zobaczcie ok 359 level jednak dobity, tu mamy jakieś tańsze buty, to możemy je sobie sprzedać zostawimy to, zrobimy sobie w ten sposób tutaj, no same kryty, dokładnie, tak jak myślałem same kryty musiały się żeby nam to udało się ubić, zostawimy troszeczkę goldzika no i dobra, może jeszcze jeden skanik, zobaczymy ile mamy na kolejnego maga fajnie by było to też zrobić S5, cyg no i zobaczmy kolejny maguś, na niego mamy złowrogi gnom, not possible Dobra, czyli Esteros już w tym momencie złowrogi gnom nie do zrobienia, więc nawet nie ma co klikać, a spójrzmy jeszcze na tą strefę mroku, spójrzmy, spójrzmy jeszcze na tego Włodka, w ogóle jeżeli chodzi o moje najwyższe procenty, no to mamy na sinego gula już 2,5% w tym momencie, więc no sinego gula byśmy zrobili, dalej to tornatko byśmy popchnęli, ale tak jak Wam wspomniałem, nie chcę tego robić, bo... Bo nie, bo po prostu zostawiając tornado na tym etapie, czyli 4,8,6, my po stopowaniu z samego tornada dostaniemy ponad 10 leveli. To jest bardzo dużo i uważam, że to się naprawdę opłaca. Jeżeli zaczynacie tak wcześnie stopować Lochy, czyli na jakimś poziomie właśnie 355, 360, 365 może, to dobrze jest te Lochy potrzymać dłużej, czyli do jakiegoś może nawet 480, 490. No i taki jest mój plan na tą postać. Teraz będziemy mieli content, bo teraz niedługo wychodzi EU8, za chwilę będzie EU10, czyli to będzie. Będą dwa serwery, na których ja będę grał i będę wam z, wam z nich nagrywał odcinki, materiały, więc no rozumiecie sami. Mogę sobie pozwolić na to, żeby ten zwiadowca tak długo postopował i zobaczymy jak to finalnie wyjdzie na tym serwerze. Biorąc pod uwagę nasz początek, który był mocny, bo wbiliśmy 200 level w 3 dni, no ale potem te kolejne miesiące tego serwera no, mówię, traktowałem tą postać po macoszemu, aż tak się nie skupiałem. Na rękę troszeczkę miałem takie, no, luźne podejście do arenki. Jak zresetowałem, to zresetowałem. Jak nie zresetowałem, to trudno, nawet przez kilka dni. Więc, no, mówię, zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ale myślę, że właśnie przez to, że tą postać olałem troszeczkę, no, może nie aż tak jakoś olałem bardzo, no, ale jednak jakoś tam delikatnie była olana. No, to przez to, tutaj znowu jakiś lak. Przez to, może nam to pomoże, takie dłuższe stopowanie lochów i coś na tym zyskamy. Zobacz, Zobaczymy, nie wiem, wszystko wyjdzie, można powiedzieć, w praniu. Dobra, jeszcze 80 grzybków na niego zostawię sobie taką równą liczbę i będziemy kończyć. No zrobiłem no prawie tyle, ile się spodziewałem, że zrobię myślałem właśnie, że dobiję jakoś 360, mamy 359, więc spoko, generalnie spoko wbiliśmy 7. Nie, ja miałem? Tak, dobrze, 7 leveli wbiłem, więc dużo, naprawdę dużo, poklikałem to co mogłem, dużo tych leveli jeszcze dopchnąłem, no i mówię, jeszcze zrobimy sobie tego Włodka, ubijemy ten Esteros, to tam może, nie wiem, jak, no jakoś tam później, bo w sumie nam się nie śpieszy z tym, no i dzięki temu... Zaczniemy to stopowanie pełnoprawnie. W sumie lipa, że to tak wychodzi, nie, bo ja bym jednak wolał już na tym odcinku ubić tego Włodka, chciałbym ubić ten Esteros już po prostu teraz zacząć, no ale trudno, jak się nie da, nasza postać jest w tym momencie za słaba, to nie ma co się napinać, no dawaj, dawaj, może jeszcze, no jeszcze z 50 grzybków, powiedzmy. No kusi, żeby to ubić, no to są małe procenty, nie, 007 to jest bardzo mało, ja normalnie takich nie klikam, ale mówię, pod odcineczek, pod kontencik. jeszcze może by się udało, żeby chociaż tego jednego pupila z mroku złapać, ale To je to, vse skupaj. się okaże, no ale okaże się raczej, że tego nie zrobimy. No dawaj 7 6 5 4 3 2 1 0. Dobra, niestety nam się nie udało. Więc tak jak mówię, innych lochów już w ogóle nie ruszam, nic tutaj nie klikam. Na kolejnym odcinku jak już będzie faktycznie na 100% według Tulsa, że ubijemy i cały esteroz i tego włodka, to na kolejnym odcinku ze zwiadowcy to zrobimy. No i wtedy zaczynamy pełnoprawne stopowanie. Co ja teraz na tej postaci zaczynam robić? Przede wszystkim mówię, muszę jak najszybciej dobić Akademię 20, żeby tego Panie, marnować. No, to oczywiście potwierdzę. 20. No, i tutaj przygodomat mam na poziomie 8. Więc myślę, że jak trenera dobiję na 15, to chyba lecę od razu w przygodomat. Ten ekstraktor na razie opluje. Nie dobijam go do 15, tylko po prostu jak najszybciej ten przygodomat na 15, żeby ta awka nam się odkładała. No i tyle. Tutaj to marękę sobie później ogarnę. Tutaj wam nie mam za bardzo nic do pokazania. Jakieś lożki, które ubiliśmy, to wam pokazywałem te ciekawsze. Więc w sumie tyle. W sumie wszystko. W sumie można powiedzieć, że to co chciałem, to zrobiłem. I tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak jestem jasny na kamerce, ale mi tutaj słońce świeci. Yy, dziękuję Wam, oczywiście, pięknie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. W końcu jakiś odcinek sklikania lochów. No ale tak naprawdę, zwiadowca to jest nasza jedyna postać w tym momencie, yy, na której możemy. No jakiś większy progres zrobić. Mamy jeszcze niby Maga i zabójce na których jesteśmy po stopowaniu, no ale wiadomo, tamte lochy dość ciężko już idą, więc mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Kciuka w górę pamiętajcie, żeby zostawić, suba z dzwonem zostawcie. Pamiętajcie, że trwa giveaway na kanale, z którego odcinek wleciał i zapojać tego giveaway'a we wtorek o 16, więc można sobie wziąć udział, kto jeszcze nie bierze. No i co? Komentarze piszcie, jak tam ogólnie na waszych postaciach i tak dalej. I chyba wszystko. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na twitter linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.